Eluwina, jestem prawie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym teście smaku. A dziś na warsztat pierwszy raz będę próbował napoju Prime. Dokładnie tak, w tych oto dwóch kolorach. Więcej nie było w sklepie, więc kupiłem tylko te dwa. Kupiłem to na spontanie, nie miałem w ogóle tego kupywać, ale tak se patrzę. To nie jest energetyk chyba, więc przydałoby się to kiedyś spróbować. No i mamy tu dwa prajmiki. Dość drogie, popularne chyba za granicą. No dobra. Różowy, truskawka, melon. Boże, arbuz, przepraszam. Zielony, limonka i co? I cytryna. Dopiero spróbujemy sobie limonkę, cytrynę, czyli o. Zielony prime. Pachnie naprawdę dobrze. Pachnie taka orężatka Helena dla dzieci. Polecam. I też właśnie pierwszy raz piję Prime'y. Tak jak pierwszy raz spróbowałem Oshi. W głównym logu w karcie właśnie tam macie. Spróbujmy. Powiem tak, jest to naprawdę dobre, orzeźwiające, fajne, jest to naprawdę dobre, więc daję 10, ponieważ no smakuje i smakuje mi jak ta orężada Helena. Więc teraz różowy, truskawka, arbuz. O, również orężada Helena, co jest? W sensie te takie małe w saszetkach, nie? Ale mega ładnie pachnie. Dobra. Mniej intensywny ten smak. W ogóle warto dodać, że obydwa napoje mają bardzo gęsty kolor cieczy, płynu. Ale jest to naprawdę dobre. Dałbym tu 9, ponieważ ten smak jest nieco przygaszony, bym powiedział. No i co? To moja ocena dwóch prime'ów. Daj suba oraz łapkę w górę. Eluwina.